być kierowcą zawodowym. Dzień dobry, witajcie. Kontynuując temat zeszłego tygodnia, który systematyzował wiedzę dotyczącą PKK, PKZ i kodu 95, dziś uzupełniam go informacjami o tym, jak zostać kierowcą zawodowym. Trochę o procedurze, kilka tipów, tak aby to było łatwo dostępne w jednym materiale. To zapraszam na dzisiejszy odcinek. Warto usystematyzować sobie wiedzę, co zrobić, żeby zostać kierowcą zawodowym, jakie podjąć kroki i na co zwrócić uwagę. Wiedza ta jest niby powszechnie dostępna, ale często rozbita w różnych miejscach. Postaram się więc podać ją Wam w kilku najważniejszych krokach i przystępnie, w sposób łatwy do zapamiętania. A więc chcesz być kierowcą zawodowym? Kierowca zawodowy to osoba, która za swoją główną działalność zawodową ma prowadzenie różnego rodzaju pojazdów, w tym samochodów ciężarowych, autobusów czy innych pojazdów specjalistycznych. Jego praca polega na bezpiecznym, efektywnym przewożeniu osób lub towarów z jednego miejsca w drugie. Praca kierowcy zawodowego wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów ruchu drogowego, ale także wysokich umiejętności manewrowania pojazdem, a także zdolności do radzenia sobie ze stresem, dobrej organizacji pracy oraz odpowiedzialności za powierzony ładunek i pasażerów. Nie jest to praca najłatwiejsza, bo zawód ten uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie, ale na pewno bardzo potrzebna i często dająca satysfakcję. No dobrze, klamka zapadła, chcesz zrobić prawo jazdy kategorii CD czy C+E, od czego zacząć całą przygodę? Krok pierwszy – badanie psychologiczne i lekarskie. Żeby w ogóle rozpocząć kurs, będzie potrzebny Ci tzw. profil kandydata na kierowcę, a do jego założenia w przypadku kategorii C, D czy E potrzebne są zarówno badania psychologiczne, jak i badania lekarskie. Pamiętaj, że również do wykonywania zawodu kierowcy, czyli do tego, by przystąpić do kursu kwalifikacyjnego i zdobyć świadectwo kwalifikacji, zwane potocznie kodem 95, będą potrzebne badania i stosowne orzeczenia, dzięki którym uzyskasz profil kierowcy zawodowego. Warto na badaniach od razu podkreślić, że chce się uzyskać oba orzeczenia. Jest to możliwe i zdecydowanie warto. Zwróćcie także uwagę, czy psycholog lub lekarz nie korzystają z jakiegoś programu do generowania orzeczeń, bo może się wtedy zdarzyć, że jak powiecie, że chcecie uzyskać kategorię C, to pozostałe na orzeczeniu będą skreślone, a warto od razu założyć sobie PKK również na kategorię C i na C+E. Badanie psychologiczne składa się z kilku części. Psycholog ma za zadanie ocenić sprawność intelektualną i procesów poznawczych, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałość społeczną oraz sprawność psychomotoryczną. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia, m.in. oceniając narząd wzroku, słuchu, ruchu, poczucie równowagi, ale także pod kątem ewentualnej cukrzycy czy bezdechu. Zakresy i szczegóły obu tych badań znajdziecie w stosownych rozporządzeniach. Krok drugi – wyrobienie profilu PKK i PKZ. Aby otrzymać PKK, trzeba przyjść do urzędu odpowiedniego do swojego miejsca zamieszkania wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie prawa jazdy. Można także oczywiście wypełnić wniosek na miejscu. Do wniosku dołącza się kolorowe i aktualne zdjęcie prawa jazdy wraz z kserokopią, dowód tożsamości oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Warto założyć od razu PKZ, do którego będą dodatkowo potrzebne również właśnie orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania już pracy na stanowisku kierowcy wraz z kserokopią oraz właśnie orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kserokopią. Z tak wygenerowanymi profilami czas na wybór OSK. Krok trzeci – wybór OSK. Wybór właściwego OSK jest jedną z ważniejszych decyzji, jaką musisz podjąć. Często sugerujemy się przy wyborze jedynie ceną, a warto zwrócić uwagę również na inne aspekty. Jakość. W dobie internetowej ocen wszystkiego i wszystkich nie trudno wyszukać taki OSK, który cieszy się dobrą sławą i jest polecany. Często zdarza się, że za jakością idzie nieco wyższa cena. Instruktorzy. To bardzo ważne, kto będzie Cię uczył. Poszukaj opinii i wybierz kogoś z polecenia. Wbrew pozorom instruktorów na kategorię C, D czy E wcale nie ma aż tak dużo. Mówi się o tym, że nauka to potęgi klucz i jest w tym sporo racji.
Ważne, abyś trafił na oddanego pracy instruktora, który potrafi w efektywny sposób przekazywać posiadaną wiedzę i dzielić się doświadczeniem. Samochody. Zorientuj się, w jaką flotę jest wyposażona OSK. Sprawdź też, na jakim pojeździe będzie odbywał się egzamin praktyczny w wybranym ośrodku ruchu drogowego. Cena. Wiele OSK ma przygotowane różne warianty cenowe. W pakietach jest często taniej. Zastanów się, czy chcesz od razu robić kwalifikację wstępną, przyspieszoną. Pozwala to zaoszczędzić kilkaset złotych. A w temacie ceny chyba warto wspomnieć co nieco o możliwościach dofinansowania. Nie ma co ukrywać, że koszt zrobienia zawodowego prawa jazdy wraz ze świadectwem kwalifikacji jest dość spory. Cena kursu waha się od ponad 4000 zł za kategorię C do ponad 6000 za kategorię D. Koszt kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 3-3,5 tysiąca. Można zaoszczędzić kilkaset złotych, robiąc jednocześnie kurs na kategorię prawa jazdy i kwalifikację wstępną przyspieszoną, ale to dalej kilka tysięcy złotych. Dowiedz się, gdzie możesz szukać dofinansowania. Przede wszystkim urzędy pracy. Jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, możesz dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy. Są także fundusze na podnoszenie kwalifikacji pracownika. Programy unijne. Dzięki pieniądzom z funduszy europejskich jest możliwość zrobienia często zarówno samego prawa jazdy danej kategorii, ale i kursu kwalifikacji. Firmy transportowe, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. W związku z sytuacją na rynku pracy, brakiem kierowców, niektóre firmy decydują się na zatrudnienie osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy, ale nie mają uprawnień. Koszt ich uzyskania ponosi pracodawca, ale często wiąże się to z tak zwaną umową lojalnościową. Baza usług rozwojowych. Polska Agencja Przedsiębiorczości pomaga w rozwoju kompetencji i finansowaniu głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Na stronie usługi rozwojowe PARP.gov.pl można znaleźć wymagania, jakie należy spełnić i na jakie kursy, na przykład prawa jazdy, można dostać dofinansowanie w swoim regionie. Krok czwarty to już zapisanie się do wybranego OSK i rozpoczęcie szkolenia. A na koniec szybka lista kontrolna. Badanie psychologiczne, badanie lekarskie, przygotowanie dokumentów do urzędu, uzyskanie profili PKK i PKZ, wybór OSK i zapisanie się na kurs. Tyle na dziś ode mnie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.